Witam Was na moim kanale, gdzie uczymy się autentycznego angielskiego z filmików z YouTube'a, amerykańskiego YouTube'a, z różnych wycinków filmów, z piosenek. A dzisiejsza lekcja bazuje na wycinku z serialu The Office. Jeśli ktoś jeszcze nie zna tego specyficznego serialu, to radzę kilka odcinków obejrzeć przed naszą lekcją, żeby zobaczyć, o co chodzi i o jaki mniej więcej typ humoru chodzi. Także zapraszam, let's get this lesson started! Jak zawsze przygotowałam dla Was notatki z dzisiejszej lekcji. W opisie znajdziecie też link do aplikacji Quizlet i zestawu fiszek. Zebrałam takie najważniejsze słówka i wyrażenia z dzisiejszej lekcji i stworzyłam taki zestaw fiszek do powtarzania codziennie aż do następnej lekcji, do kolejnego wtorku. Także serdecznie zapraszam zajrzeć właśnie tam. I jak dla mnie ta metoda, czyli uczenie się angielskiego z filmów, z różnych piosenek, z takich filmików na YouTubie, jest jedną z najlepszych metod do rozwijania swojego słownictwa, ponieważ tutaj mamy naprawdę żywy język. I to prowadzi nas do tego, że chce nam się uczyć tego angielskiego. To jest dla nas przyjemne. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Czy widząc Wasze biurko i stos książek z gramatyki, z różnymi dialogami sztucznymi, widząc to, czy przysiądziecie do tego biurka i faktycznie tę godzinę spędzicie na nauce angielskiego codziennie albo 3 razy w tygodniu, albo chociaż raz w tygodniu? Nie sądzę. I dlatego polecam tę metodę i uczę na filmach w mojej szkole językowej, ponieważ o co chodzi w całym tym procesie nauki? Chodzi o to, żeby nam się chciało, żeby ta nauka kojarzyła nam się z czymś przyjemnym, z czymś fajnym. I tutaj tak trochę możemy siebie oszukać, że nie idziemy się uczyć, tylko idziemy oglądać coś, prawda? To już jest zupełnie coś innego, w głowie sobie myślisz, że to jest zupełnie coś innego niż po prostu zwykła, sucha nauka. I tak właśnie bardzo, bardzo polecam taką formę nauki. Także dzisiaj nauczymy się takich słówek i wyrażeń jak oddychać, albo oceniać sytuację, albo jeśli nie wiesz jak powiedzieć natknąć się na kogoś, albo reanimacja, no to zapraszam na dzisiejszą lekcję. I zostańcie do końca, ponieważ na samym końcu czekać na Was będą 2 quizy. Sprawdzę, jak pracowaliście przez tą godzinę lub kilkadziesiąt minut. Alright, so let's dive in. So, first things first, I want you to watch this episode, the part of the episode. Alright. So, assessing the situation, are they breathing? No, Rose, they are not breathing. And they have no arms or legs. No, that's not part of it. Where are they? You know what? If we come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? I mean, what kind of quality of life do we have there? I would want to live with no legs. How about no arms? No arms or legs is basically how you exist right now, Kevin. You don't do anything. All right, well, let's get back to it, because you're losing them. Okay, too fast. Everyone, we need to pump at a pace of 100 beats per minute. Oh, okay. That's hard to keep track. How many is that per hour? How's that going to help you? I will divide and then count to it. Right. Okay, well, a good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, yes, I do. I love that song. First I was afraid, I was petrified. No, it's... Staying Alive, okay. Yes, staying yes, yes. Alive. You were in the parking lot earlier. That's how I know you. Staying Alive, staying alive. Staying alive, staying alive. You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Words ain't loud, women warm, been kicked around since I was born. Well, it's all right, it's okay. You can't look the other way. Let him go, let him go. Staying alive, staying alive. Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911, so you lost him. Okay, he's dead. Anyone know what we do next? Anybody? Rose? All right. So, assessing the situation, are they breathing? No, Rose, they are not breathing. Okay, so let's stop at this point. I want you to listen to my version, and I want you to fill in the gaps. So, assessing the situation. So, assessing the situation. Are they breathing? Are they breathing? No, Rose, they are not breathing. No, Rose, they are not breathing. Czyli, so, zatem. Assessing the situation.
oceniając sytuację. Are they breathing? I tak jakby mówi o tej ofierze jako they, czy oni oddychają, czy oni oddychają w sensie, czy on oddycha, ok? No, Rose, they are not breathing. Nie, Rose, oni nie oddychają. I już z tej krótkiej wymiany zdań możemy zobaczyć, że assess to jest oceniać sytuację, assess the situation, breathing to jest oddychanie, breathe, oddychać, breath byłoby oddech, pamiętajcie, breath, oddech, breathe, oddychać, natomiast ona tutaj użyła present continuous, czyli czy oni teraz oddychają. Oceń sytuację. Czy oni oddychają? Czy on oddycha? Are they breathing? Are they breathing? W sensie, czy oni teraz oddychają, ok? Jeśli mówimy o sytuacji, która dzieje się teraz, no to idealny czas, present continuous. Musimy mieć odpowiednio odmienione to be, a do naszego głównego czasownika dodajemy ing, czyli they are breathing. A że to jest pytanie, to inwersja, czyli zamieniamy miejscami they z are, czyli are they breathing? Are they breathing? No, Rose, they are not breathing. I teraz tutaj mamy odpowiedź też w present continuous. Po prostu dodajemy do tego czasownika to be słówko not, czyli they are not breathing. They are not breathing. Breathing. I teraz poćwiczmy sobie wymowę. Będziemy sobie tak trochę dzielić to wszystko. I skupmy się na tych dwóch pierwszych zdaniach. So, assessing the situation. I want you to repeat. So, assessing the situation. The situation. Are they breathing? Are they breathing? No, Rose, they are not breathing. They are not breathing. I zwróćcie uwagę w słówku assessing, oceniając. Zwróćcie uwagę, że to a na początku jest takim krótkim a, ponieważ i później jest assessing, ponieważ tutaj akcent musi być położony na drugą sylabę. A, se, sing. Są trzy sylaby, prawda? I teraz na tą drugą sylabę położony jest akcent. Czyli assessing, assessing, a, assessing. Assessing the situation, are they breathing? I teraz w słówku breathing, to tychy jest jak the, breathing, breathing. I zwróćcie uwagę, że ing na końcu nie ma w wymowie tego g, tylko jest ing, breathing, breathing. Zatrzymujemy się tak jakby przed tym wypowiedzeniem tego g. Breathing, breathing. Ok? So, let's listen to the next part. They are not breathing, and they have no arms or legs. No, that's not part of it. Where are they? And they have no arms or legs. And they have no arms or legs. No, that's not part of it. No, that's not part of it. Where are they? Where are they? Czyli i nie mają jeszcze ani rąk, ani nóg, okay? That's not part of it. No, that's not part of it. Instruktorka Rose mówi, nie, to tutaj nie chodzi o to, to nie jest częścią jakby tego szkolenia, prawda? Żeby się skupiać, co oni mają albo nie. Co ten fantom ma albo nie. And no, that's not part of it. I on ciągnie później, where are they? Gdzie one są, te wszystkie nogi i ręce? Where are they? Ok, i teraz spójrzmy gramatycznie, co tutaj się dzieje. They have no arms or legs. I zobaczcie, niby mówimy, że oni nie mają, a widzimy have, ponieważ jest to słówko no, a już no jest dodaniem tego zaprzeczenia, prawda? I tak też można zrobić. Możemy powiedzieć they don't have arms or legs, albo they have no arms or legs. Ale na pewno nie można zrobić they don't have no arms or legs, bo to już by było podwójne zaprzeczenie. Czyli jak używamy tego słówka no, to już czasownik jest w formie twierdzącej. No, they have no arms or legs. No, that's not part of it. That's not part of it. Part, czyli część. To nie jest
nie jest to częścią tego spotkania, tego szkolenia. That's not part of it. To of musi być, bo czego część? Of it, ok? That's not part of it. Where are they? Where are they? Gdzie one są? W sensie the arms or legs. Where are they? Where are they? And let's practice the pronunciation. And they have no arms or legs. They have no arms or legs. No, that's not part of it. That's not part of it. I wszystko razem spójnie. That's not part of it. That's not part of it. Of it. That's not part of it. Where are they? Where are they? Let's listen to the next part. You know what? If we come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? I mean, what kind of quality of life do we have there? Okay. You know what? If you come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? Resuscitating them. I mean, what kind of quality of life do we have there? I mean, what kind of quality of life do we have there? Ten menadżer jest właśnie znany w tym serialu z takich ekstrawaganckich wypowiedzi. Okej, i rozłóżmy to wszystko. You know what? Wiesz co? If you come across. I tutaj właśnie mamy to wyrażenie natknąć się na kogoś. Come across somebody. If you come across somebody with no arms or legs, czyli jeśli natkniemy się na kogoś bez rąk ani nóg, do we bother resuscitating them? Czy w ogóle zwracamy na to uwagę, żeby ich w ogóle zaprzątamy sobie głowę ich reanimacją? I mean, what kind of quality of life do we have there? Mam na myśli, że jaka jest jakość życia wtedy, czyli bez nóg i bez nóg. Czyli po prostu nie reanimujemy ich według niego. You know what? You know what? If you come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? I mean, what kind of quality of life do we have there? Okay? I mean, to znaczy w tym sensie, okay? Jeżeli chcecie dopowiedzieć coś, to mówicie I mean, to znaczy mam na myśli, że what kind of quality of life do we have there? Jaką jakość życia mamy wtedy? Okay. I resuscitate, czyli reanimować kogoś. Resuscytacja, prawda? Mamy takie słowo po polsku. I tutaj po prostu jest reanimować. I come across somebody. I znowu, with no arms. No oznacza, że bez, prawda? No i jeszcze słówko bother. Czy w ogóle zawracamy sobie głowę? Okay, so I want you to repeat after me. You know what? Tutaj taki wstęp. Wiesz co? You know what? If you come across somebody with no arms or legs, do we bother? Do we bother resuscitating? Resuscitating them. Jeszcze raz wszystko. You know what? If we come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? I mean, what kind of quality of life do we have there? I mean, what kind of quality of life do we have there? Okay, once again. I mean, what kind of quality of life do we have there? All right, so listen to the next part. Quality of life do we have there? I would want to live with no legs. How about no arms? No arms or legs is basically how you exist right now, Kevin. You don't do anything. I szybka wymiana zdań z pracownikiem. I would want to live with no legs.
How about no arms? No arms or legs is basically how you exist right now, Kevin. Taki właśnie jest, jeszcze raz dopowiem, ten menadżer. I would wanna live with no legs. I zobaczcie, co tu się dzieje. Wanna to jest want to, czyli taki skrót, prawda? Everyday American English. And I would wanna, w sensie I would want to, chciałbym. I would wanna like live with no legs. Chciałbym żyć bez nóg. How about no arms? A bez rąk? No arms or legs is basically how you exist right now. Brak rąk i nóg to w zasadzie sposób, w jaki ty egzystujesz, istniejesz, Kevin. You don't do anything. Nie robisz nic. Nic nie robisz. I would wanna live with no legs. I would wanna live with no legs. How about no arms? How about? I to wyrażenie how about to a co z? A co z egzystowaniem bez rąk? No arms or legs is basically. I teraz zobacz, tutaj jest to is. A przecież mamy arms i legs, jakby w liczbie mnogiej, prawda? Ale tu chodzi o to, że brak rąk i nóg to jest. Czyli tak jakby nieposiadanie tego, to znaczy i dlatego to is. No arms or legs is basically. To w zasadzie basically how you exist right now, Kevin. How you exist. Exist, egzystować, istnieć. You don't do anything. You don't do anything. Nic nie robisz. And I want you to repeat after me. I would wanna live with no legs. I would wanna live. Wanna live. I would wanna live with no legs. How about no arms? How about no arms? No arms or legs is basically, no arms or legs is basically how you exist right now, Kevin. How is basically how you exist right now, Kevin. You don't do anything. You don't do anything. So let's move to the next part. All right, well, let's get back to it because you're losing them. Okay, too fast. Everyone, we need to pump at a pace of 100 beats per minute. Oh, okay. That's hard to keep track. How many is that per hour? How's that going to help you? I will divide and then count to it. Right. All right, well, let's get back to it because you're losing him. Okay, too fast. Everyone, we need to pump at the pace of 100 beats per minute. Okay, that's hard to keep track. How many is that per hour? How is that going to help you? I will divide and then count to it. Right. I will divide and then count to it. Right. Okay. I zastopujmy na chwilę. Skupmy się na tym, co oni powiedzieli. All right, well, let's get back to it. Czyli, okay, powróćmy do tego. Because you're losing him. You're losing him. Czyli, bo tracisz go, prawda? On już praktycznie powolutku zaczyna umierać. Okay, too fast. Za szybko. Too fast. Everyone. I teraz wszyscy, uwaga, prawda? We need to pump. We need to pump at a pace of 100 beats per minute. Czyli musimy, we need to pump, czyli pompować, at a pace of, czyli w tempie, ok? W tempie 100 beats per minute. 100 uderzeń na minutę. Ok. That's hard to keep track. Trudno to jakby monitorować, czy śledzić. How many is that per hour? Ile to jest na godzinę? How is that gonna help you? W jaki sposób ma ci to pomóc? I will divide and then count to it. Podzielę to, a potem jakby policzę, czy tam doliczę. Right. Dobrze. Po prostu kocham ten serial. Okay, so, all right, well, let's get back to it. Let's get back to it. Wracamy do tego, okay? Wróćmy do tego. Cause, jakby because, ale w takiej szybkiej amerykańskiej mowie mówimy cause. We're losing him. We're losing.
czyli tracimy go. Lose, czyli tracić kogoś lub coś, albo zgubić, ok? Lose, lose. We're losing him. We're losing him. Czyli znowu present continuous, że teraz go tracimy. Tracimy go, we're losing him. Him, jego, ok? And, ok, too fast, too fast. Za szybko, too fast. Everyone. I teraz wszyscy. We need to pump. Musimy pompować at a pace. At a pace of. W tempie. Pace to tempo. At a pace of. W tempie iluś tam. To of znowu musi być, no bo of ile? Of 100 beats per minute. 100 uderzeń na minutę. That's hard to keep track. Hard, that's hard, czyli jest trudno. To keep track, czyli monitorować to, liczyć to, śledzić to. Keep track, keep track. How many is that per hour? Per hour. Mieliśmy wcześniej per minute, na minutę, a tutaj per hour, na godzinę. Per hour. Ile to jest na godzinę? How is that gonna help you? A jak to ma zamiar ci pomóc? Gonna, gonna, czyli going to. How is that going to help you? W jaki sposób to ci pomoże? I'll divide, I will divide. Divide, podzielić coś. Nie wiem, kogoś na dwie grupy, albo nawet w dzieleniu. Po prostu divide to jest dzielić. And then count to it. I wtedy policzę. All right, right. Dobrze. And let's practice the pronunciation. All right, well, let's get back to it. Well, let's get back to it. Cause you're losing him. Cause you're losing him. Cause you're losing him. Okay, too fast. Too fast. Everyone, everyone. We need to pump. We need to pump at a pace of. At a pace of 100 beats per minute. 100 beats per minute. At a pace of. At a pace of. At a pace of 100 beats per minute. Okay, that's hard to keep track. That's hard to keep track. That's hard to keep track. I want you to repeat. Repeat. Open your mouth. That's hard to keep track. That's hard to keep track. How many is that per hour? How many is that per hour? How many is that per hour? How is that gonna help you? How is that gonna help you? How is that gonna help you? I will divide and then count to it. And then count to it. I will divide and then count to it. Right. Right. I nadchodzi najlepsza scena tej sceny. Okay, well, a good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, yes, I do. I love that song. First I was afraid, I was petrified. No, it's Staying Alive, okay. Yes, Staying I Alive. You were in the parking lot earlier. That's how I know you. Okay, well, a good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Okay, well, a good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, I do. I love that song. Yes, I do. I love that song. First I was afraid. I was petrified. I was petrified. No. It's, okay, staying alive, staying alive. Okay. You were in the parking lot earlier. That's how I know you. You were in the parking lot earlier. That's how I know you. Okay, well, a good trick is to pump to the tune of. Czyli, dobra, dobrą sztuczką jest pompowanie jakby do melodii Staying Alive. Staying Alive w ogóle to jest tak jakby pozostanie żywym, ok? Przeżyć coś. Czyli dlatego ona to Staying Alive, Staying Alive. To jest dobre dla w ogóle zapamiętania tego wszystkiego, jak powinniśmy to robić.
Do you know that song? Do you know that song? Czy znasz tą piosenkę? Yes, I do. I love that song. Oczywiście, tak, uwielbiam tą piosenkę. I tutaj pierwsze te linijki. First, I was afraid, I was petrified. Na początku się bałem, byłem przerażony. No, to nie jest tak. I teraz później staying alive, staying alive. I gość wchodzi ze swoim tekstem. You were in the parking lot earlier. That's how I know you. You were in the parking lot earlier. Byłaś wcześniej w parkingu. That's how I know you. Stąd cię znam, dlatego cię znam. Czyli dla was najważniejsza rzecz z tego to good trick. Good trick. Dobra sztuczka. Jest taka, że to pump to the tune of. To pump to the tune of. Tune, czyli melodia. Tune. Do you know that song? Do you know that song? Znasz tą piosenkę? I love that song. Yes, I do. I love that song. I teraz, you were in the parking lot earlier. Parking lot to po amerykańsku bardziej. Parking, ok? Parking lot. Parking lot. Earlier, czyli wcześniej. Earlier. That's how I know you. Stąd ja cię znam. I już się nie mogę doczekać następnego. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Words ain't loud, women warm, been kicked around since I was born. Well, it's all right, it's okay. You can look the other way. Let it go, okay. Let it go. Staying alive, staying alive. Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911, so you lost him. Okay, he's dead. Anyone know what we do next? Anybody? Rose? Okay, i teraz na końcu, jak oni już zaśpiewali tą całą zwrotkę. Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911. So you lost them. Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute. Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute. And the ambulance didn't arrive because nobody called 911. So you lost them. Okay, he's dead. Okay, he's dead. Anyone know what we do next? Anybody? So, okay. Yeah, okay, dobra, w porządku. You didn't maintain 100 beats per minute. You didn't maintain 100 beats per minute. Nie utrzymaliście tych 100 uderzeń na minutę, co minutę. Co minuty, czyli ogólnie tą czynność. I the ambulance didn't arrive. Karetka nie przyjechała. Because nobody called 911. Ponieważ nikt nie zadzwonił na 112 u nas, u nich 911. So you lost them. So you lost them. Straciliście go. Czy tam straciliście ich. Okay, he's dead. Okay, he's dead. Okay, jest, nie żyje, jest nieżywy, umarł. Anyone know what we do next? Anybody? Ktoś wie, co robimy dalej? Ktokolwiek? Okay, so maintain, czyli utrzymać coś, na przykład na jakimś poziomie. You didn't maintain 100. I tutaj ona już powiedziała 100, nie 100. I tak też można mówić. A hundred. E oznacza w angielskim, że coś jest pojedyncze. Jedno coś jest. Czyli można zamiennie mówić one albo a hundred beats per minute. And the ambulance didn't arrive. Ambulance. Ambulance, karetka. Arrive. Arrive, przybyć. Because nobody called 911. Pamiętajcie, że jak mówimy call, to nie mówimy call to, bo często słyszę taki błąd. Tak jak w polskim mówimy dzwonić do kogoś i automatycznie robimy tą kalkę, ale w angielskim jest call somebody. Taki jest verb pattern. Call somebody, ok? Czyli nobody called 911, so you lost them. You lost them. Straciliście go. Czy straciliście ich. So, okay, he's dead. Dead, czyli jest nieżywy, umarł. Dead, ok? Nie rusza się, umarł. Dead. Od słówka die, mamy słowotwórstwo, sobie zróbmy. Die, die to jest umierać, a dead to jest
nieżywy, że ktoś nie żyje. Anyone know what we do next? Anyone know what we do next? Czy ktoś wie, co robimy dalej? Anybody? Ktokolwiek? I na tym skończmy. Później oczywiście oni się tam szamoczą. Są różne pomysły na to, co oni zrobią z tym ciałem, ok? I bardzo zachęcam Was do obejrzenia tej całej części odcinka, ponieważ ten wycinek na YouTubie ma tylko 3 minutki. Ale zachęcam Was dlatego, ponieważ ja stworzyłam lekcję newsletterową, którą wysyłam Wam co poniedziałek i ta lekcja newsletterowa już jest o całym tym wycinku, czyli jeszcze będziecie mieli szansę poćwiczyć, co tam dalej jest, ale już z tym newsletterem. I tak jak od wielu miesięcy dostajecie ode mnie newslettery, darmowe newslettery co poniedziałek, tak od paru tygodni pracuję nad rozszerzeniami tych newsletterów, a w tych rozszerzeniach znajdziecie o wiele więcej ćwiczeń i też gier takich interaktywnych, które nie znudzą Was, mam nadzieję. Dzięki temu, że zagracie w te wszystkie gry, wykonacie te wszystkie ćwiczenia, to słownictwo zapamiętacie na dłużej, ok? I to jest tak naprawdę, jak już macie ten PDF, macie ten e-book, to możecie sobie od czasu do czasu, co bardzo polecam zrobić, wracać sobie do tych e-booków, zagrać w parę gier i zobaczyć, czy pamiętacie dane słówka. Także serdecznie zapraszam. And now let's practice the last pronunciation, ok? So I want you to repeat after me. As I always say, this is extremely important for you, not only for your correct pronunciation, but also for your listening skills, okay? So I really, really encourage you to open your mouth now. And let's repeat. Yeah, you didn't maintain 100 beats per minute. You didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911, so you lost them. Tak jakby, zobaczcie, to lost i them jest jak jedno ciało, prawda? A to dlatego, że lost kończy się na ty, a them zaczyna. I tutaj z jednego ty rezygnujemy i mówimy lost them. Ok? You lost them. Ok, he's dead. Anyone know what to do next? Anyone know what to do next? Anybody? I naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście otwierali te buzie i naprawdę ćwiczyli razem ze mną tą wymowę, ponieważ ćwiczycie dzięki temu układanie aparatu mowy do innego języka. Inne mięśnie buzi i języka działają, są aktywne, kiedy mówimy po angielsku, a kiedy mówimy po polsku. I zachęcam Was do tego, ok? Żebyście tą gimnastykę buzi języka wykonywali tutaj razem ze mną. And now I want you to go back to the beginning of the whole lesson because you're going to have two quizzes. And the first quiz is going to be fill in the gaps. So I want you to memorize the sentences, ok? Try to repeat the sentences and try to memorize them. Because now I'm going to check your memory and you're going to tell me what's missing. So, oceniając sytuację. So, assessing the situation. Czy oni oddychają? Are they breathing? Are they breathing? No, Rose, they are not breathing. They have i nie mają ani rąk, ani nóg. And they have no arms or legs.
No, that's... To nie część o tym. To nie część tego spotkania. Tego spotkania. W domyśle. No, that's not part of it. Gdzie oni są? Gdzie one są? Where are they? Where are they? You know what? If we... Kiedy natkniemy się na kogoś, if we come across somebody with no legs or no arms or legs, czy my zawracamy sobie głowę resuscytacją? Do we bother resuscitating them? I mean, what kind of jakość życia? What kind of quality of life do we have there? I would want to live with no legs. A bez rąk? How about no arms? No arms or legs is to w zasadzie is basically how you istniejesz. Żyjesz, egzystujesz. How you exist now, right now, Kevin. Nie robisz nic. You don't do anything. All right, let's get back to it, because tracicie go. Because you're losing him. You're losing him. Okay, too za szybko. Too fast. Everyone, we need to naciskać, pompować w tempie. We need to pump at a pace of 100 beats per minute. Okay, to trudne, żeby to śledzić. Trudno jest to śledzić. That's hard to śledzić to, monitorować. Keep track. That's hard to keep track. How many is that per hour? W jaki sposób ma ci to pomóc? W jaki sposób ma ci to pomóc? How is that gonna help you? Podzielę to. I will divide and then policzę to. Count to it. Right. Okay, well, a good trick is to naciskać do melodii, to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, I do. I love that song. Ty byłaś na parkingu wcześniej. You were in the parking lot earlier. Stąd cię znam. That's how I know you. Yeah, okay. You didn't... Nie utrzymaliście. You didn't maintain 100 beats or 100 beats per minute, and the karetka nie przyjechała. And the ambulance didn't arrive because nikt nie zadzwonił na 911. Because nobody called 911, więc straciliście go. So you lost them. You lost them. On nie żyje. He's dead. He's dead. Anyone know what we do next? Anybody? I know. Because we're gonna have the second quiz now. All right?
So I want you to look at this list, at the list of those words, and I want you to match the words with their definitions. So the first definition is to make a judgment about the quality, size, value, anything. To make a judgment about something. To assess, for example, a situation. The next one, to meet somebody or discover something by chance. To meet someone or discover something by chance. Come across somebody or something. Come across. To make the effort to do something. To make the effort to do something. Bother. The speed at which somebody moves or something moves or does something. The speed at which someone moves. Pace. At a pace of. To separate into parts or groups. To separate into parts or groups. Divide. Yep, fantastic. We are done. Thank you so much for today. I hope you enjoyed. And remember, everything that you need is linked down below in the description box. Przypomnę tylko, że jutro, czyli w środę, samo audio z dzisiejszej lekcji będzie dostępne na Spotify albo Google Podcast, właśnie w formie podcastu, tak żebyście mogli powtarzać za mną, na przykład, nie wiem, idąc gdzieś na spacer z psem albo dojeżdżając do pracy. Na koniec tylko jeszcze szybciutko dodam, że bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie lajki, które zostawiacie pod tymi filmami. Dziękuję za subskrypcje, jest ich coraz więcej. Bardzo się cieszę, że powolutku ten mój kanał się rozwija. Także zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. And I hope you've got inspired, enjoyed the lesson and see you next time. Bye bye. A jeśli kogoś nie było na poprzednich lekcjach, zapraszam tutaj.